Wiesz, że Zanzibar to już na tyle polska wyspa, że można tutaj zorganizować wakacje całkowicie w naszym ojczystym języku. I nie mówię tutaj o wycieczce z biurem podróży i spędzeniu większości czasu w hotelu i na hotelowej plaży. Tak, zgadza się, nikt się tutaj nie przesłyszał, Zanzibar to już prawie nasza wyspa w Afryce. Podczas naszego pobytu na Zanzibarze natknęliśmy się na piękny hotel prowadzony przez Polkę o imieniu Aga. Natknęliśmy się też na mówiącego po polsku przewodnika, który okazał się być bardzo dobrym przewodnikiem, tak na marginesie. Cześć, Aras Zanzibar. I spotkaliśmy też naprawdę, ale to naprawdę dużo Polaków na wyspie. Pomyśleliśmy sobie, że Zanzibar jest już tak polski, że można zorganizować całe wakacje na własną rękę tylko w naszym języku. Dlaczego więc nie pokazać tego wszystkiego w jednym odcinku? No i dzisiaj właśnie będzie o tym, jak to zrobić. Zapraszamy! Na wstępie tylko wspomnę, że jeśli to oglądasz i masz polski biznes na Zanzibarze, skontaktuj się z nami, a na pewno ustalimy coś, aby wspomnieć o tym w podobnych filmach w przyszłości. Więc zaczynajmy! Jeśli przed wakacjami na Zanzibarze odstrasza Cię cena, którą oferują biura podróży, to być może warto zorganizować to samemu. Podczas naszego pobytu na Zanzibarze poznaliśmy Agę, która prowadzi piękny hotelik w miejscowości Matemwe. Mieliśmy okazję zatrzymać się u niej kilka dni. No i moi drodzy, jesteśmy na nowej miejscówce. Jest to hotel, w którym właścicielką jest Polka. Także dogadacie się po polsku, też załatwicie u niej transport z lotniska i wynajmiecie tak cudowny pokoik, który jest w spokojnej miejscowości Matemwe, a pokoje są naprawdę rewelacyjne. Chyba do tej pory najlepszy pokój, w jakim byliśmy. Wcześniej to był chyba Kupanga Villas, ale... Nie, to jest level wyżej. Najpiękniejszy chyba hotel, w jakim byliśmy na Zanzibarze. Jest naprawdę cudownie. Linki znajdziecie na dole w opisie. Pani właścicielka jest bardzo urocza. Jest muzyka na żywo, yoga, basen, kuchnia, której jeszcze nie przetestowaliśmy, ale na pewno przetestujemy. Dzięki temu pobytowi poznaliśmy nieco lepiej miejscowość Matemwe. To z tej pięknej plaży będziesz mieć najbliżej na wyspę Mnemba, gdzie tak wiele wycieczek udaje się na snurkowanie, delfiny czy sandbank. Matemwe to piękna i spokojna miejscowość, gdzie nie dotarł jeszcze komercyjny i imprezowy klimat. Witamy w Matemwe! To jest miejscowość na północnym wschodzie Zanzibaru. Tutaj znajdziecie piękną, szeroką plażę i drobny jak mąka piasek. Piasek jest bardzo drobny, a jak lekko się zmoczy, to normalnie można chodzić jak po chodniku, jak po betonie, tak, jest tak twardy. Jeżdżą rowerami i motorami czasami po tych plażach. Jest tak, ten piasek jest tak drobny, tak się zbija, jak jest mokry. Ocean jest równie piękny, są również przypływy i odpływy dość spore. Tak jak na całym wschodnim wybrzeżu, odpływy i przypływy będą duże. Jeżeli szukacie miejsca, gdzie będziecie chcieli cały dzień mieć dostęp do plaży i do wody, to tutaj raczej to nie będzie to miejsce, chociaż dostęp macie, tylko czasami trzeba iść kilkaset metrów, żeby się wykąpać. No nie jest to zbyt przyjemne, bo tu jest dużo wieżowców i tak dalej. Tutaj wciąż czuje się tę dzikość Zanzibaru. Na plażach też tutaj nie ma tłumów, ani turystów, ani też sprzedawców, którzy jak w Nungwi czy w Padże będą cię zaczepiać co chwilę, aby coś ci sprzedać. Widzieliście w ogóle przed chwilą? Ktoś sobie brał ślub tutaj. Wow. No, fajnie, nie? No. Tutaj ślub wziąć takim widokiem na morze. Jakiś nasz jeden widz tam też chłopak pisał, że właśnie w kwietniu chyba brali ślub tutaj na Zanzibarze i był to najpiękniejszy dzień w ich życiu. Także jeśli szukacie miejsca na ślub, to może Zanzibar. Jest zdecydowanie spokojnie niż w Nungwi na przykład, bo jest mniej ludzi, mniej turystów, także jeśli jesteście fanami odpoczynku w takim nieco spokojniejszym miejscu, to może to być miejsce dla Was. Rezerwując hotel, Aga pomoże Ci w znalezieniu biletów lotniczych w dobrej cenie. Można z nią też umówić się na odbiór z lotniska czy transfer z powrotem na lotnisko. Aga jest na miejscu praktycznie codziennie i jest tam też polska menadżerka, więc wszystko co potrzeba załatwisz w języku polskim. Dzień dobry! Ale to nie koniec. W opisie tego filmu znajdziesz numer WhatsApp do mówiącego po polsku lokalnego przewodnika na Zanzibarze, czyli Arasa. Wycieczka z Arasem przyjeżdża własnym samochodem, także jak nie macie auta, żaden problem. No właśnie, bez problemu. Można do niego również pisać w języku polskim. Mówi on naprawdę świetnie. Mamy osobny odcinek z wywiadem z nim, także zapraszamy tam. Dla mnie po prostu nie jest problem. Także jestem szczęśliwy, że pracuję z Polakami. Czyli dobrze ci się pracuje? Dobrze, że nauczyłem się polskiego, bo Polacy to są na klientów, które szanują wszystko. Mieliśmy z nim okazję też zwiedzić Stone Town i bardzo profesjonalnie podchodzi do swojej pracy. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Grodzie Forozany, czyli Targu Nocne. I tutaj za nami mamy Starówka Miasta albo Kamienny Miasta. Nieco później też opowiemy, jak dostać 10% zniżki na wycieczki lokalne, które organizujemy.
organizuje Aras oraz jak dostać rabat na wynajem samochodu na Zanzibarze. A jeśli chcesz wyrwać się na chwilę z Zanzibaru, aby przeżyć cudowne safari, to mamy znajomego przewodnika Franka, który wszystko zorganizuje i załatwi dla ciebie, jeśli sobie tego życzysz, tłumacza mówiącego biegle w języku polskim. Zobacz pod spodem w opisie filmu, jak dostać wycenę na wymarzone safari i dlaczego warto pojechać na safari z minimum jednym noclegiem, aby naprawdę to przeżyć, a nie tylko odhaczyć. Moi drodzy, za dnia jak wyjdzie słońce, to niestety, ale większość zwierząt się chowa przed tym upalnym słońcem, tak jak teraz wszystkie zwierzęta się chowają, tak jak my, do cienia uciekają, bo jest za gorąco na słońcu. Dlatego to też tak ważne, żeby być na safari rano i wieczorem, moim zdaniem. Jeśli chcesz na wyspie wynająć samochód, to możemy polecić ku temu dwa miejsca. Nasz znajomy przewodnik Tony niedawno zakupił samochód na wynajem. Hej, Tony! Cześć! Dobrze? I have a present for you. Oh, dziękuję. This is... You know what's this? No, no. This is, I think, most popular Polish sweets. Okay, so today I'm going to testing the most popular Polish sweets. Awesome. Okay. Tony niestety nie mówi jeszcze po polsku, poza jakimiś podstawowymi zwrotami, ale wspomniał, że ma się zamiar nauczyć. No ale póki co w przypadku samochodu będziesz potrzebować wesprzeć się nieco angielskim. Wynajem samochodu na dobę u Tony'ego kosztuje $25. WhatsApp is the best way to communicate with me. Okay. Yes. Słuchajcie moi drodzy, czyli numer do Tony'ego znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Piszcie do Tony'ego w języku angielskim, chociaż Tony uczy się polskiego. You're learning Polish, but still it's better for you if they write English. In English, yes. A to auto, które można wynająć sobie, auto do niego, na miary do niego, na dole kolego. Drugim miejscem, z którego usług mieliśmy okazję korzystać, to wypożyczalnia samochodów Stone Town o nazwie Zanzibar Car Rental. Numer WhatsApp do menadżera tej firmy znajdziesz na dole w opisie filmu. You can contact us by WhatsApp or by email. We'll be waiting for you in the airport. Z nim załatwisz wszystko w sprawie wynajmu auta, zarezerwujesz, ustalisz daty, formę płatności i tak dalej. Jeśli wybierasz się na Zanzibar, to bardzo przydatnym narzędziem do zorganizowania takiego wyjazdu dobrze, czy to z biurem podróży, czy na własną rękę, będzie z pewnością nasz e-book o Zanzibarze. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby wakacje na tej egzotycznej wyspie były udane, piękne i bezpieczne. W e-booku znajdziesz też kody rabatowe na lokalne wycieczki z polskojęzycznym przewodnikiem oraz na wynajem samochodu. Taki e-book zatem może dać spore oszczędności podczas wyjazdu, nie wspominając, że jest tam naprawdę duża dawka wiedzy, która z pewnością zaowocuje lepszymi wakacjami. Więcej informacji na temat e-booka znajdziesz na dole w opisie filmu. Cześć moi drodzy, słuchajcie, zobaczcie, spotkaliśmy kogoś, kto dzięki naszemu kanałowi tutaj miał trochę łatwiej tak, na Zanzibarze. Tak. Bardzo dziękuję za mnóstwo tipów, bardzo dziękuję za ciekawe filmiki. Dużo dowiedzieliśmy się, było to mega korzystne i też bardzo zachęciło nas odwiedzić Zanzibar. Dzięki za waszą pracę. Fajnie, dzięki, fajnie, że się odezwałaś, cześć, że podeszłaś, że pogadaliśmy sobie. Słuchajcie, fajnie, dzięki ślicznie. Aby móc prowadzić auto na Zanzibarze, potrzebne jest specjalne pozwolenie. To jest, jeśli ma się prawo jazdy europejskie. Takie pozwolenie kosztuje $10 i jego wyrobienie trwa około doby. Zarówno Tony, jak i wspomniana wypożyczalnia załatwią dla ciebie od razu permit, czyli pozwolenie na prowadzenie samochodu na Zanzibarze. Będzie na ciebie czekało wraz z samochodem, aby móc wsiąść do auta i od razu nim pojechać bez żadnych dodatkowych biurokracji. Podróżowanie po wyspie z polskojęzycznym przewodnikiem lub chociażby na własną rękę samochodem pozwoli naprawdę o wiele lepiej poznać ten piękny kawałek Afryki. Nie ma masakra, witajcie na Zanzibarze. Okay. Zanzibar zajebiście. Nie ma masakra. Na Zanzibarze występują dwie pory deszczowe. Wizę na Zanzibar i do Tanzanii można załatwić online, albo jest też dostępna wiza on arrival. Teraz możesz to zrobić taniej i naszym skromnym zdaniem jeszcze lepiej. Zatem jeśli już myślisz o wybraniu się na Zanzibar, to poza naszym e-bookiem koniecznie zobacz odcinek, gdzie znajdziesz więcej porad na temat, jak takie wakacje zorganizować. Film już wyświetla się na ekranie, więc kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!